mamy teraz kolejnego specjalistę, panią Natalię Janusz, która na co dzień reprezentuje organizację Wolne Konopie, natomiast dzisiaj będzie mówiła o konsekwencjach makroekonomicznych na podstawie własnych badań odnośnie konopi. Zapraszamy. Witam serdecznie, to jak już zostałam przedstawiona, nazywam się Natalia Janusz. Na co dzień jestem aktywistką Stowarzyszenia Wolne Konopie. Skończyłam studia ekonomiczne i podstawą mojej pracy magisterskiej przede wszystkim i badań naukowych przez ostatnie kilka lat są ekonomiczne konsekwencje legalizacji marihuany oraz upowszechnienia konopi przemysłowych. Pozwolą Państwo, że usiądę. Pozwoliłam sobie podzielić temat tego wykładu na dwie podgrupy, ponieważ na początku zaczęliśmy od delegalizacji wszelkich rodzajów konopi, o których za chwilę powiem. Jednak warto w tym momencie, jeśli chcemy cofnąć ten proces i przeanalizować ekonomiczne, makroekonomiczne konsekwencje legalizacji marihuany bądź upowszechnienia legalnych już w wielu krajach konopi przemysłowych, tutaj warto rozdzielić to na konopie siewne, przemysłowe, czyli potęgę przemysłu konopnego oraz marihuanę zawierającą THC, czyli konsekwencje ekonomiczne legalizacji marihuany. Przez wiele lat konopie miały bardzo duży udział w gospodarce. Wiele papierów, leków, włókien, olejów było wytwarzanych z konopi. Przede wszystkim polegało to na procesie fotosyntezy, czyli energia słoneczna przetwarzała dwutlenek węgla i wodę w celulozę za pomocą procesu fotosyntezy. I na podstawie ta celuloza była podstawowym budulcem świata natury. W pewnym momencie konopie zostały zdelegalizowane. W 1937 roku wprowadzony został pewien dokument. Tak naprawdę była to kwestia nacisków na ustawodawców w Stanach Zjednoczonych, które są na tyle potęgą światową, że miały możliwość przełożenia tego swojego prawa na resztę krajów na świecie. Mówimy tutaj o wysokiej konkurencyjności konopi. Nowe prawo sprawiało, że aby rozpocząć uprawę bądź mieć pozwolenie na przerób konopi, nawet przemysłowych, trzeba było mieć specjalną zgodę, pozwolenie, tak zwaną pieczątkę. Jednak w pewnym momencie, jednak tych pieczątek nikomu nie wydawało właśnie z racji na wysoką konkurencyjność konopi w porównaniu do innych przemysłów, na przykład włókien sztucznych, o których za chwileczkę powiem. To jest moja autorska analiza, jakie według mnie były przyczyny zmiany tego prawa i zrozumienie tego, dlaczego zmieniono wtedy prawo, pozwoli nam na analizę konsekwencji, co w tym momencie może się z tym, z budżetem państwa oraz z gospodarką światową stać. Popularne stwierdzenie follow the money, czyli sprawdźmy, kto tak naprawdę najbardziej skorzystał na wprowadzeniu prohibicji. Możemy tutaj powiedzieć o koncernach, o DuPont, o Hearst Paper Manufacturing, o Division, Kimberly-Clark czy St. Regis. To są znane korporacje, które wzbogaciły się na prohibicji. W 1935 roku DuPont opatentował nylon. Następnie była też kwestia z poliestrem, ale mówimy tutaj o sztucznych włóknach. Jednak do 1938 roku, tutaj warto spojrzeć na tą datę, nie prowadzili tak naprawdę sprzedaży i nie prowadzili produkcji. Czyli musieli, według mnie i według wielu źródeł, których korzystałam, naciski na ustawodawców amerykańskich ze strony właśnie koncernów, które produkowały włókna syntetyczne, jako konkurencyjne stanowiące do naturalnych. Wiele było powodów tej delegalizacji marihuany i według mnie zostało upieczonych kilka pieczeni tak zwanych na jednym ogniu, czyli mówimy tutaj o Meksykanach, którzy byli utożsamiani i tak naprawdę w mieszkańcach Ameryki Południowej i wieloma hiszpańskojęzycznymi przedstawicielami w Stanach Zjednoczonych,
którzy duża część narkotyków, ale także marihuany pochodziła właśnie z krajów Ameryki Południowej. Dodatkowo był to niezrozumiana, nie do końca ta sama kultura, nie ten sam język, dlatego utożsamiano z agresją, z przemocą i właśnie z grupami przestępczymi, które działały właśnie na terenie tych krajów. Następnie mówimy także o Afroamerykanach i tak zwanej, tutaj cytuję, szatańskiej muzyce wudu, która często towarzyszyła wielu przekazom prasowym. Czyli generalnie konopie utożsamiane były z przemocą i ze złem. Następnie przyszła II wojna światowa. Na chwilę te konopie zostały przywrócone do łask, ponieważ rząd stwierdził, że konopie jednak nie są szkodliwe, zniósł zakaz ich uprawy. Jednak wojna się skończyła i rząd Stanów Zjednoczonych stwierdził, że zdelegalizuje konopie, wszelkie rodzaje konopi z dokładnie odwrotnego powodu niż za pierwszym razem. Czyli już nie mówiliśmy tutaj o przemocy, tylko w tym momencie mówiliśmy o osłabianiu woli Amerykanów do walki w trakcie II wojny światowej, czyli z dokładnie odwrotnego powodu. Pozwoliłam sobie podzielić tą grupę, tą pracę wcześniej, jak wspomniałam, na dwie grupy. Na konopie przemysłowe oraz na marihuanę. Zacznijmy od konopi przemysłowych. Mogą Państwo zobaczyć na slajdzie, jak to wygląda, jeśli chodzi o mnogość wykorzystania konopi w wielu branżach. Jakie są w tym momencie już, jeśli chodzi o ten ekonomiczny punkt widzenia, jakie są największe problemy konopi przemysłowych? Jeśli chodzi o niską popularność, no to mówimy tutaj o braku korzyści skali, braku specjalizacji produkcji, niewystarczającym poziomie rozwoju branży i tutaj niższej efektywności ekonomicznej. Jeśli chodzi o konsekwencje stosowania substytutów, no to właśnie mówi tak o wspomnianych włóknach syntetycznych, produkcji, utylizacji, która ma bardzo negatywny wpływ na środowisko. Niską świadomość społeczną, mówimy tutaj o łatwości manipulacji i tutaj jest to powiązane z interesami politycznymi, o szerzeniu populizmu, przekładaniu tego interesu politycznego nad dobro społeczeństwa, czyli nie do końca troszeczkę mijanie się z prawdą przez wiele lat, przez wiele ugrupowań politycznych właśnie z racji statusu prawnego konopi. Powiem tutaj już po kilka zdań dosłownie o wielu przemysłach. Tutaj zakładam, że większość z Państwa jest świadomych, jak mnogie jest wykorzystanie konopi. Natomiast powiem tutaj już z punktu widzenia takiego stricte ekonomicznego. Jeśli chodzi o rolnictwo i branżę spożywczą, w tym momencie nie wykorzystujemy potencjału rynku polskiego w rolnictwie i w produkcji żywności. Polska jest krajem typowo rolniczym, moglibyśmy produkować konopie przemysłowe naprawdę na dużą skalę, mamy do tego dobre warunki, są podmioty, które chcą skupować to włókno, są rolnicy, którzy chcą to hodować. W tym momencie niska popularność konopi sprawia, że nie wykorzystujemy tego potencjału. Niedostosowanie potencjału twórczego do potrzeb rynkowych za tym idzie. Jeśli chodzi o konkurencję, tak naprawdę konkurencją rynku konopi przemysłowych w branży spożywczej jest cały rynek spożywczy, bądź no tak już ściślej patrząc wszelkie żywność naturalna, ekologiczna jest taką ścisłą konkurencją i ta konkurencja, tak naprawdę ten rynek najbardziej rośnie w tym roku, w poprzednich latach, więc jak najbardziej jest tutaj ogromny potencjał rozwoju tej branży. Kolejny przemysł to biopaliwa i motoryzacja. Jeśli chodzi o olej konopny, można uzyskać go tak naprawdę przy użyciu zwykłej prasy ślimakowej, przy użyciu nasion konopi, poddając łodygi działaniu wysokiej temperatury. Czyli mówimy tutaj o tonie nasion 350 litrów oleju, tak jak mogą Państwo zobaczyć. Dodaje się kilka składników i otrzymujemy biopaliwo, które możemy tak naprawdę stosować. Jednak niska popularność tej branży sprawia, że nie wykorzystujemy potencjału kolejnego przemysłu. Jeśli chodzi już stricte o motoryzację, no to dużym problemem, jednym z największych problemów w branży motoryzacyjnej jest kwestia recyklingu i składowania zużytych już samochodów, czyli generalnie złomowisk, ponieważ
materiał konopny, jeśli jest zostanie poddany odpowiednim warunkom, jest w całości biodegradowalny. I tutaj producenci aut mają w planach doliczenie kosztu później eksploatacji wraków tak naprawdę samochodów do kosztu pojazdu, czyli wpłynie to na wzrost kosztu pojazdów, przez co konopie mają tutaj kolejną szansę zabłysnąć, że tak powiem, ponieważ no, są biodegradowalne, dlatego stanowią dużą konkurencję. Jeśli chodzi o kolejny przemysł, to są tworzywa biokompozytowe, tworzywa sztuczne. Tworzywa sztuczne. Jeśli chodzi o tworzywa sztuczne, to jest to kompozycja toksyczna, kompozycja chemiczna na bazie ropy naftowej. Alternatywą dlatego jest, jak wcześniej wspomniałam, celuloza roślinna. A najlepszym do tej pory w historii znanym producentem celulozy roślinnej są właśnie konopie. Jeśli chodzi, jest to oczywiście duża konkurencja dla tworzyw, nie tylko dla ropy naftowej, dla węgla oraz szkła. W tym momencie wiele firm prowadzi ciekawe badania na temat właśnie i produkuje nowe tworzywa i między innymi australijska firma Hemp Plastics utworzyła w 100% biodegradowalny plastik z konopi i kukurydzy. Austriacki Zellform uformował plastik w postaci żywicy i nazwał go Hempstone i używa się go w tym momencie już do tworzenia instrumentów muzycznych, głośników, mebli, paneli do drzwi, bagażników, sufitów, desek rozdzielczych. Jest już w tym momencie używany. Następną branżą, o której warto wspomnieć, jest oczywiście budownictwo. Już na etapie wytworzenia włókna konopie mają zdecydowaną przewagę nad wszystkim, co jest z drewna, ponieważ no, akr konopi czterokrotnie, rezultatem jest czterokrotnie większa masa pulpy niż z akru lasu. Wykorzystujemy materiał konopny do plastikowych przewodów instalacji wodnej z celulozy konopnej. Możemy wykorzystać jako materiał izolacyjny. Budulec przy konstrukcji dachów, ścian, podłóg jest beton konopny. Uznawany jest za wodoodporny, nie gnije, jest niepalny, podlega rozkładowi w razie potrzeby w 100%. No i jest 7 razy trwalszy od betonu. Z tego co wiem, tutaj na dole odbywa się pewien pokaz raz dziennie, jeśli chodzi o budownictwo konopne, to jest dowód, że ta branża się zdecydowanie szybko rozwija i nawet na takich wydarzeniach już możemy znaleźć przedstawicieli. Kolejnym przemysłem, o którym chciałabym wspomnieć, już jeśli chodzi o potencjał rozwoju w kategorii konopi, jest przemysł celulozowo-papierniczy. W tym temacie jest to jeden z największych konkurentów przemysłu konopnego i tak naprawdę jest w dużej mierze producenci papieru również lobbowali na rzecz delegalizacji konopi, ponieważ wiele papierów wytwarzało się na początku z konopi, w tym po zmianie prawa zdecydowanie zyskali na tym także producenci papieru, już nawiązując do follow the money, gdzie a propos prohibicji. W tym przemyśle, mówimy tutaj o szybkim rozprzestrzenianiu się bardzo na świecie konopi w historii. Biblia, banknoty, papiery wartościowe, mapy nawigacyjne, dzienniki pokładowe, następnie także książki, gazety. Deklaracja Stanów Zjednoczonych napisana była na papierze konopnym. To pokazuje, jak mnogie wykorzystanie papieru konopnego było w przeszłości. Natomiast dzisiaj próbowałam dowiedzieć się, rozmawiałam ze specjalistami na temat przemysłu papierniczego, papierniczo-celulozowego. No i tak naprawdę to się nie opłaca. Mimo tego, że papier konopny nie wymaga tego chemicznego procesu wybielania, który jest szkodliwy dla środowiska, mimo tego nie opłaca się prowadzić tego. Między innymi, że przede wszystkim nie ma do tego maszyn. Żadna z firm nie poświęci maszyny na testowanie takiego produktu w tym momencie z tych dużych producentów papieru. A produkcja papieru no, wymaga całej taśmy, całego zakładu produkcyjnego, dlatego na niewielką skalę to jest po prostu nieopłacalne. Dopóki ktoś nie wejdzie w ten przemysł z dużym kapitałem na dużą skalę, no to ten przemysł dalej będzie czekał na rozwój. Ominęłam przemysł włókienniczy. Mówimy tutaj o bardzo wysokiej jakości tkaninach, które przed II wojną światową produkowane były nawet przez kilka krajów Unii Europejskiej.
w Europie. W tym momencie tak naprawdę tkaniny konopne produkują Chiny częściowo i kilka krajów europejskich posiada stare złoża tkanin sprzed II wojny światowej. Bułgaria, Rumunia, z tego co wiem. Ale nowych tkanin konopnych produkuje się bardzo niewiele. Na takich wydarzeniach podobnych do targów konopnych kilka lat temu widziałam takie małe stoiska osób, które próbowały gdzieś tam na małą skalę to ruszać, ale to jakby bardzo do przodu nie poszło. Z tego co wiem, jeszcze w tym momencie Nepal, Indie produkują, tamte rejony produkują tkaniny konopie, Ukraina. Więc to są takie regiony. No niestety Polska, już tutaj wracając do rynku krajowego, Polska nie czerpie korzyści i z tego, co mi wiadomo, jeśli się mylę, to bardzo chętnie po tym spotkaniu usłyszę, że się mylę, ponieważ z tego, co wiem, w Polsce nie ma żadnych producentów tkanin konopnych. Warto tutaj jeszcze nawiązać do przemysłu kosmetycznego, który jest... Przemysł kosmetyczny, tutaj jest duże znaczenie tego CBD i właściwości konopi, o których już tutaj nie jest to spotkanie, więc o tym na pewno mogą się Państwo dowiedzieć na wielu stoiskach piętro niżej. Jeśli chodzi o ten przemysł kosmetyczny, mówimy tutaj o kremach pielęgnacyjnych, balsamach, olejkach do masażu, żelach pod prysznic, mydłach, szamponach, odżywkach, szminkach, czyli całej gamie kosmetyków, w których można już używać konopi, które mogłyby konkurować. Mamy polskie firmy, które produkują kosmetyki, mają swoje laboratoria, które jakby chciały, mogłyby wprowadzić. Tylko w tym momencie upowszechnianie tych konopi, nawet Państwa obecność tutaj na wykładzie, widzę, że w zeszłym roku było to mniej osób, coraz popularność tych konopi znacznie rośnie, dlatego jest szansa, że także w kwestii kosmetyków, w branży kosmetycznej w Polsce pójdzie to do przodu. Wyróżniłam tutaj jeszcze tak zwany rynek okołokonopny, czyli wszystko, co związane jest z uprawą z konopi przemysłowych, ze zbiorem, z przerabianiem, czyli wszelkie maszyny, które można stworzyć właśnie pod kątem konopi. Czyli cały przemysł maszynowy, nowy sektor, są to oczywiście nowe wpływy do budżetu z punktu ekonomicznego, a jest to tak duże, są to takie kwoty, że jest to znaczący wpływ. Podsumowując konopie przemysłowe, Polska ma bardzo duży potencjał, ponieważ dużo łatwiej rozmawia się już z pokoleniem mojej, że tak powiem, babci niż moich rodziców. Ponieważ pokolenie mojej babci pamięta te konopie, wiedzą, że to wszędzie było, wiedzą, że z tego robiło się worki, sznurki i to się jadło i robiło z tego olej. I to jest rozmowa na temat popularyzacji, powrotu do tego. Natomiast pokolenie moich rodziców, które uległo całkiem silnej propagandzie, ta rozmowa trwa znacznie dłużej i znacznie trudniej jest przekonać osoby, ale to już może oczywiście generalizuje i jest od tego wiele wyjątków. Przejdźmy do marihuany, czyli do kanabis, która zawiera substancje psychoaktywne i tutaj już nie mówimy o popularyzacji i potędze rynku konopnego, tylko o konsekwencjach ekonomicznych, makroekonomicznych i wpływie na budżet krajowy. Ja tej analizy dokonałam pod kątem budżetu krajowego w Polsce, ponieważ tutaj każdy kraj charakteryzuje się swoimi specyfikami na temat systemu karnego i tak dalej, dlatego warto tutaj rozróżnić to. Zacznijmy od pytania, czy prohibicja jest skuteczna. Rozmawiając przez wiele lat ze wszelkimi stronami zaangażowanymi w prohibicję, w przestrzeganie prohibicji, bądź w legalizację, bądź w walkę z uzależnieniami, każdy stwierdza, że prohibicja po prostu nie jest skuteczna i prohibicja nie działa. I założenia, które zostały przyjęte, po prostu nie spełniają w tym momencie nie przynoszą rezultatów. Bardzo ważnym tematem jest zakończenie tak zwanego tabu, bo rozpoczęcie rozmowy, to, że w tym momencie ja mogę tutaj Państwu o tym powiedzieć, to już jest krok naprzód. Jeszcze kilka lat temu same takie wydarzenia, nie było takich wydarzeń, ponieważ Polacy bali się organizować wydarzenia takie jak to za granicą, odbywają się od wielu lat, ale w zeszłym roku to był test, pierwsze targi konopne. Zastanawialiśmy się, czy na przykład nie przyjedzie tu policja i nie będzie problemów. Sam fakt, że jest to branża konopna i tak zwane szukanie afery przez media. Natomiast tutaj przyjęta została, widzę, strategia bardziej
uciszania sprawy niż robienia z tego afery. Aczkolwiek na świecie dzieją się ogromne zmiany. Coraz więcej krajów decyduje się na całkowitą legalizację marihuany rekreacyjnej, nie już nie tylko medycznej. Wiąże się to z znacznym wzrostem świadomości społecznej i poziomu edukacji w społeczeństwie. Jednak rząd w tym momencie według mnie nie jest w stanie przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom ani narkotyków, ani legalizacji. Ponieważ jeśli nie kontrolujemy tego, co się dzieje na rynku, no to jak możemy przeciwdziałać skutkom? Ja próbując, pisząc wiele prac naukowych na temat konopi, znalazłam wykrywalność policji przestępstw narkotykowych na poziomie ponad 90%, skuteczność policji. Zostało policzone od wszystkich znalezionych narkotyków, ile narkotyków znalazło swojego właściciela. Czyli jakby ten niecały kilka procent to jest na przykład narkotyki znalezione w parku i nie wiadomo czyje. To jest skuteczność policji. I jak w ten sposób mamy wiedzieć, co się dzieje na rynku i przeciwdziałać wszelkim negatywnym skutkom, które się dzieją. Natomiast legalizacja, możemy obserwować przykład innych krajów. W Niemczech mamy bardzo liberalne prawo, no ale mówimy przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Izraelu, o Urugwaju, o Holandii oczywiście, których, no to Hiszpanii, są to kraje, gdzie to prawo jest już bardzo liberalne. Natomiast zostały popełnione pewne błędy. W każdym z tych krajów według mnie zostały popełnione pewne błędy i wyciągnięcie wniosków z tego pozwoli nam uniknięcie konsekwencji negatywnych z legalizacji i przygotowanie się na taką legalizację pozwoli na właśnie na niwelowanie tych negatywnych skutków. Pozwoliłam sobie dokonać takiego podziału. Warto to rozgraniczyć, ponieważ jeśli zalegalizujemy marihuanę potencjalnie w niedalekiej przyszłości, musimy to rozdzielić na dwie grupy. Po pierwsze, ile kosztuje nas prohibicja, czyli policzmy, jakie są w tym momencie konsekwencje, ile wydajemy na karanie posiadania, karanie uprawy, ile kosztuje nas prohibicja, czyli są to wszystkie pieniądze, które zostaną z jednej strony zaoszczędzone w momencie legalizacji. Druga grupa to są pieniądze, które możemy dodatkowo zarobić, czyli wszelkie potencjalne wpływy z podatków i wszelkich innych źródeł, o których powiem za chwilę. Czyli to są dwie podgrupy. Zaczniemy oczywiście od zakończenia prohibicji konopnej, czyli tego, co możemy zaoszczędzić. Gdzie są w tym momencie pieniądze? Stwierdzenie zasadności ekonomicznej, musimy tutaj podzielić, jeszcze wrócę do tego wykresu. Starałam się podejść do tematu bardzo obiektywnie. Nie tylko szukać pozytywnych konsekwencji dla budżetu, ale także negatywnych. Więc także podzieliłam to na pozytywne, negatywne następstwa pod względem budżetowym. Jednak następnie przyszło co do czego i byłam w stanie wycenić część tylko z tych, sprowadzić do jakichkolwiek cyfr tylko część z tych wartości. Mówimy tutaj o konsekwencjach finansowych, czyli policji, prokuraturze, o której za chwilę powiem, czyli o takich realnych kosztach, które możemy policzyć. No ale jest jeszcze dodatkowo mnóstwo konsekwencji społecznych, które nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wycenić, nie jesteśmy w stanie podać konkretnej kwoty, wartości, co się zmieni w budżecie państwa, jaki to będzie miało wpływ, ale jest to jakiś pośredni wpływ na tyle silny, że warto było o nim wspomnieć. Rynek okołokonopny jest w tym momencie istnieje niezależnie od statusu prawnego. Jeśli prowadzone są uprawy, to elektrownie, elektrycy, prąd zarabiają, budżet państwa ma wpływ z tego tytułu, niezależnie od statusu prawnego. To się tak czy inaczej dzieje. Jeśli rząd zdecyduje się na legalizację, te wpływy będą zdecydowanie znacznie wyższe, jednak już w tym momencie niezależnie od tego, czy agencje nieruchomości, banki nasion, sklepy ogrodnicze, przemysł rozrywkowy związany z konopiami dzieje się już w tym momencie niezależnie od tego prawa. Jednak gdzie są w tym momencie pieniądze? Kto zarabia na tym, że marihuana jest nielegalna? Czyli kolejne follow the money, ale już w dzisiejszych czasach.
Grupy przestępcze, plantatorzy, właściciele nieruchomości, pośrednicy, nieuczciwa policja, przemytnicy, dilerzy. To są grupy, które w tym momencie zarabiają, odnoszą korzyści majątkowe z tego, że marihuana jest nielegalna i te grupy ucierpią potencjalnie na zmianie prawa. Robienie zakupów w grow shopach i seed bankach w tym momencie wiąże się z ryzykiem. Coraz więcej osób robi te zakupy, jednak potencjalne ryzyko na przykład nalotu policji na taki grow shop albo seed bank i pobranie bazy danych klientów jest cały czas w głowach hodowców i jednak cały proces robienia tych zakupów jest dużo bardziej skomplikowany często. Najemca nieruchomości, plantator, często jest to ta sama osoba, czasem są to różne osoby, ale mówimy tutaj o wszelkich grupach, które mają swój udział w zyskach, które ponoszą pewne ryzyko, które musi zostać zrekompensowane. Czyli status prawny marihuany musi zrekompensować im ryzyko pójścia do więzienia, już mówiąc prostymi słowami. Jeśli chodzi o Polskę, większość odpowiedzialności prawnej spoczywa na plantatorach, już tutaj nie na właścicielach nieruchomości. Wynagrodzenie tego ryzyka wpływa na cenę końcową już suszu, który zostaje sprzedany, ale także na jakość i konsekwencje stosowania niskiej jakości marihuany przez w tym momencie młode osoby w większym stopniu niż osoby starsze, o których do tego również wrócę. Kto w tym momencie sprawia, że budżet państwa jest obciążony wydatkami z racji prohibicji? Zaczniemy od policji. Jedna osoba to jedno aresztowanie. Nie ma znaczenia, czy policjant spędzi 1,5 roku na rozpracowanie członków grupy przestępczej, czy będzie to jeden dzień spędzony na ulicy w celu zatrzymania posiadaczy marihuany. Są to słowa, jak mogą państwo zobaczyć, przedstawiciele policji w Stanach Zjednoczonych. Przepraszam. Tak, dokładnie. Skuteczność policji w Stanach Zjednoczonych w latach 60., 70. była znacznie wyższa niż w dzisiejszych czasach. Mimo rozwoju technologii, mimo nowoczesnych technik analizy danych, mimo testów DNA, skuteczność procentowa policji w wykrywaniu przestępstw jest w tym momencie niższa niż w przeszłości. Mówimy tutaj o upadku wizerunku policji, o spadku skuteczności policji, ale też o nieskutecznej wojnie z narkotykami. I tak naprawdę podejściu w Polsce układy z policją, stosunki społeczeństwa z policją są w przypadku użytkowników konopi wręcz absurdalne. Osoby, które, mówimy tutaj o szacunku do prawa, do policjantów, w momencie kiedy policjant zachowuje się agresywnie i dokonuje zatrzymania za posiadanie niewielkiej ilości marihuany na własny użytek. Tutaj cała instytucja policji niestety zostaje, wizerunek jest bardzo nadszarpnięty. Mimo tego, że to się zmienia i coraz więcej policjantów zachowuje się inaczej, to mimo tego wizerunek policji jest cały czas nie jest dobry. Jednak dlaczego policjanci nie protestują? Na pewnym szczeblu kariery w policji trzeba trzymać w pewną stronę, stronę tak zwaną oficjalną. I wielu policjantów wypowiadało się nieoficjalnie, że liberalne podejście wcale nie skutkuje żadnymi awansami, wręcz przeciwnie. Ponieważ mówimy tutaj o statystykach. Jedno zatrzymanie to jedno zatrzymanie. Tak jak mówił wcześniejszy cytat, nieważne ile czasu to trwa i jak poważne jest to przestępstwo, jeśli chodzi o zatrzymania, nieważne jakie to jest przestępstwo, jeśli chodzi o zatrzymania, przepraszam, to może inaczej. W Polsce w zeszłym roku, w 2011 roku, ponieważ tylko na tyle udało mi się znaleźć dane wyodrębnione dla policji, wydaliśmy mniej więcej 9 milionów złotych na samo ściganie marihuany. I jak to liczyłam? Jest to około 300 tysięcy roboczogodzin policji, czyli około 150 pełnych etatów policji.
na samo rozpracowywanie spraw narkotykowych. Nie dość, że policja nie przeznacza tego czasu na ściganie prawdziwych przestępstw, to statystyki nabijane są właśnie posiadaczami łatwo złapanymi w parku niewielkich ilości konopi na własny użytek. Dlatego mówimy tutaj o bardzo wysokich dodatkowych 3 milionach premii. Do tych 9 milionów warto doliczyć 3 miliony premii policyjnych, które w wielu przypadkach są właśnie wypracowywane właśnie takimi prostymi zatrzymaniami, a nie rozpracowywaniem poważnych przestępców. Jest to oczywiście również... Dokładnie tak. Stąd tutaj podsumowując już tą policję, jeśli chodzi o zmianę prawa w kwestii marihuany, legalizacja marihuany sprawi, że policjanci będą mogli zachowywać się bardziej ludzko, będą mogli skupić się na poważniejszych przestępcach i nie będą mieli tak naprawdę wyboru, nie będą mogli już karać za posiadanie. Kolejnym... Kolejnym tematem są badania laboratoryjne, które są w tym momencie przeprowadzane. Mówimy po pierwsze o badaniach suszu, który zostaje na przykład zabezpieczony przy osobie, a druga rzecz mówimy także o badaniu kierowców. Pod naciskiem osób czerpiących zyski ze sprzedaży, między innymi testów na obecność narkotyków, tutaj to prawo także może zmienić się troszeczkę później, ponieważ... Tak naprawdę te testy narkotykowe są produkowane dla marihuany. Wszelkie inne substancje odurzające opuszczają ten organizm bardzo szybko, zazwyczaj do doby bądź do 2 dni, natomiast marihuana utrzymuje się w ślinie 5, nawet 7 dni albo nawet więcej u regularnych palaczy, w krwi jeszcze dłużej, dlatego samo badanie kierowców jest wymierzone stricte w posiadaczy marihuany. Natomiast badania laboratoryjne substancji zabezpieczonych, jeśli chodzi o już zwykłe posiadanie, w 2011 roku również wyodrębnione dane zostało zatrzymanych 30 tysięcy osób. Oznacza to, że ponad 30 tysięcy razy zostały przeprowadzone testy laboratoryjne. Koszt jednego takiego testu to jest od 250 zł w górę, bo jeśli chodzi o rzadziej spotykane substancje, no to jest kwestia zwielokrotnienia procesu laboratoryjnego i przeprowadzenia, zwielokrotnienia oczywiście kosztów, więc nawet do kilku tysięcy kosztuje badanie rzadko spotykanych substancji w laboratorium. No i jest to oczywiście koszt dla budżetu państwa, który należy pokryć. Jeśli zalegalizujemy marihuanę, ten koszt zniknie. Kolejną grupą, która będzie miała więcej czasu na ważne sprawy, jest prokuratura. Jest to kolejny etap w momencie zatrzymania. Na początku osoba jest zatrzymywana przez policję, następnie trafia do prokuratury, która stawia zarzuty. Oczywiście poświęca i czas, i zasoby na sprawy o zazwyczaj niskiej szkodliwości społecznej. Mówimy tutaj o postępowaniu przygotowawczym, ustaleniu, czy postęp popełniony czyn stanowi przestępcę, ujęciu sprawcy i o całej liście etapów, które prokuratura musi przejść, po czym jednak wprowadzono kilka lat temu przepis 62a, który pozwala na prokuraturze właśnie na tym etapie na zrezygnowanie z podjęcia czynności, jeśli chodzi o wszczęcie postępowania, z czego korzystają coraz częściej. Statystyki pokazują, że rzeczywiście coraz więcej przypadków kończy się właśnie zastosowaniem artykułu 62a. Tak, to jest artykuł, który mówi, że można posiadać niewielką ilość substancji na własny użytek, pod warunkiem, że jest przeznaczenie na własny użytek i pod warunkiem, w tym momencie wygląda to tak, że jeśli zamierzało się wrócić do domu, zapalić samemu, nie zamierzało się tego spożywać w miejscu publicznym, to stanowiło to wykroczenie. Natomiast prokuratura może odstąpić od wszczęcia postępowania właśnie na tym etapie, jeśli zachodzą te wszystkie przesłanki. Następnym krokiem są oczywiście sądy. Jeśli prokuratura nie skorzysta z 62a i stwierdzi, że osoba zatrzymana musi trafić do sądu, w dużej mierze koszt tutaj jednak pokrywany jest przez samych oskarżonych, ponieważ jeśli ktoś jest zatrzymany i zostaje osądzony jako winny,
zostaje obciążonym kosztami rozprawy. Jednak oczywiście nie jest to cały czas. W tym momencie kilka miesięcy oczekuje się na rozprawę sądową. Oczywiście to przedłuża oczekiwania wszystkich innych obywateli. Dlatego mimo tego, że te koszty są w dużej części pokrywane, to nie jest to jedyny koszt i dalej te sądy cierpią tak naprawdę na prohibicji. Kolejny etap, jeśli już dojdzie nawet do tego, że sąd zdecyduje, że osoba dalej jest winna i nie zasługuje na powrót do domu bezpieczny, no to mówimy o aresztach i więzieniach. Sytuacja jest absurdalna, która zaczęła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie funkcjonuje system sprywatyzowanego więziennictwa. Czyli osoby prywatne zarabiają na tym, że ktoś siedzi w więzieniu. Jest to jeden z wielu powodów, ale oczywiście miało to wpływ na wprowadzenie prohibicji, na to, że w tych więzieniach było wiele wolnych miejsc, które trzeba było w pewien sposób zapewnić. Aczkolwiek kilka lat temu prowadziłam takie badania i wyszło mi, że wydawałoby się, że im więcej wolnych miejsc w więzieniach, tym więcej osób będzie do nich trafiać. A według moich obliczeń wyszło bardzo duża ponad 99% prawdopodobieństwo, że jest dokładnie odwrotnie. Im więcej wolnych miejsc w więzieniach, tym mniej osób w następnym roku trafi tam za marihuanę. I analizując to, doszłam do wniosku, że jest to spowodowane tym, że konopie i narkotyki mają tak duży wpływ na poziom przestępczości, że wręcz regulują, że wręcz ma to wpływ odwrotnie proporcjonalny do tego, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Więc to jest takie ciekawe spostrzeżenie wypracowane kilka lat temu. Tak jak wspomniałam, mówimy tutaj o kosztach finansowych, ale także o kosztach społecznych, bo mówimy o społeczno-gospodarczych konsekwencjach zakończenia prohibicji konopnej, które bardzo ciężko jest skwantyfikować i sprowadzić już do konkretnych cyferek. Mówimy o nieletnich, niepełnoletnich użytkownikach konopi. Przepraszam, spojrzałam na czas, czy ktoś mógłby mi pokazywać, ile mam czasu powiedzieć? Tak? Dobra, przepraszam. Dobrze, to powiem już szybciej. W takim razie, jeśli chodzi o te społeczno-gospodarcze konsekwencje zakończenia prohibicji, w tym momencie dzieci mają lepszy dostęp do marihuany niż dorośli. Dealer nie pyta o dowód. Jeśli ktoś ma ochotę zaopatrzyć się w marihuanę, to idzie do dealera i po prostu ją ma. Każdy młody człowiek, gimnazjum, liceum, podstawówka ma dostęp do tej marihuany nieograniczony. I to nie jest tak, że pod każdą szkołą łatwo znaleźć dealera, bo to już dawno nie są takie czasy. W każdej szkole już jest dealer. Po prostu. W każdym gimnazjum, podstawówce już w tym momencie są dealerzy i to nie jest tak, że to jest jakikolwiek problem dla młodego człowieka zdobyć marihuanę w przeciwieństwie do ich rodziców, którzy mogli czasem chcieć zapalić sobie wieczorem na rozróżnienie, ale nie mają pojęcia, jak to zdobyć. Legalizacja odwróci ten problem. Dorośli, jeśli mają ochotę, idą i kupują, okazują dowód, wpisują się tak jak w Urugwaju na przykład do systemu i kupują legalnie marihuanę, natomiast w przypadku niepełnoletnich jest to niemożliwe. Grupy przestępcze w tym momencie zgarniają większość wpływów, które należą się budżetowi państwa i powodują niską jakość suszu. Młodzi ludzie często trafiają do celi w więzieniu z mordercami, co wpływa na ich dalsze życie, na wartości, jakie wyznają. Rynek pracy jest zagrożony na tyle, że kilku prezydentów Stanów Zjednoczonych powiedziało, że paliło marihuanę. Jakby którykolwiek z tych prezydentów został wtedy zatrzymany przez policję, z tym prezydentem po prostu by nie był. Bo nie miałby zaświadczenia o niekaralności, nie mogliby go wpisać na listę wyborczą i żadnym prezydentem by nie został. Więc w tym momencie ograniczeń, to mówimy nie tylko o rynku pracy, tutaj o czynnych prawach wyborczych, ale w ogóle o zaświadczeniu o niekaralności i o problemie, jaki wiąże się z tym, że tego zaświadczenia się nie ma przez właśnie jakąś marihuanę. Tutaj przeskoczę to już, o czym powiedziałam. Przejdziemy do tak zwanej drugiej strony medalu, czyli do tej legalizacji, czyli o potencjalnych wpływów, co możemy, nie oprócz tego, co zaoszczędzimy na prohibicji, jeszcze gdzie są ukryte pieniądze, czyli jeśli teraz zalegalizujemy marihuanę, w jaki sposób te pieniądze mogą się pojawić w budżecie państwa. Nie da się opatentować rośliny, dlatego to jest oczywiście jedną z głównych przyczyn tego, że jest nielegalna. I w tym momencie
Druga strona medalu, przepraszam, druga strona medalu oznacza koszty negatywne, minusowe koszty dla budżetu. Mówimy dalej o zakończeniu prohibicji, mówimy o negatywnym wpływie na budżet zakończenia prohibicji, czyli właśnie funkcjonowaniu w systemu, czyli utrzymywaniu więzień i aresztów, które niezależnie od tego, czy w tych więzieniach i aresztach są osadzeni, czy nie są, te koszty i tak są ponoszone. Mówimy o potencjalnym ograniczeniu ilości etatów policji, prokuratorzy, aczkolwiek to jest bardzo abstrakcyjne i bardzo naciągane, ponieważ tych etatów na tyle długo i na tyle to wszystko trwa, że po prostu te siły mogą zostać przeniesione na ważniejsze sprawy. Jeśli chodzi o firmy farmaceutyczne produkują w tym momencie kanabinoidy w wersji syntetycznej, które są dopuszczane do legalnego obrotu w kilku przypadkach. Tu mówimy m.in. Marinol, Sativex, Nabilon, Cesamed, Acompilia i Rimonabant. Z lekarstwa, które zawierają syntetyczne kanabinoidy i są dopuszczane do obrotu. Branża farmaceutyczna jest tak naprawdę najbardziej dochodową branżą na świecie, uznawana, jeśli mówimy o zysku, o definicji zysku. W USA w 2015 roku wzrost sprzedaży leków o 5,4%, czyli coraz więcej Amerykanów bierze leki, coraz więcej ta branża farmaceutyczna rośnie. A puenta jest taka, że firmy farmaceutyczne odprowadzają podatki. I w momencie, kiedy ograniczymy wpływy tych wszystkich firm farmaceutycznych, no to budżet państwa, absurd, ale straci, ponieważ te podatki będą niższe. To samo możemy powiedzieć o gangsterach. Jeśli gangsterzy będą zarabiać mniej, to będą kupować mniej dóbr luksusowych, z czego podatki z branży luksusowej do budżetu państwa również będą niższe, ponieważ mimo, że pieniądze są zarobione nielegalnie, wydają często na legalnym rynku na swoje zachcianki. Przejdziemy już do legalizacji. W związku z czym, że oni umieją operować podatkami, tak naprawdę tych wpływów nie ma. Jest ruch, ale jest ruch klient kontra producent czy sprzedawca. A odbywa się to bez państwa. Odbywa się to w danym państwie, ale odbywa się to bez udziału państwa. Tak, tylko że akurat w grupy przestępcze bardzo dużą. Tak, tylko większość ich wpływu właśnie pochodzi z nielegalnej działalności, właśnie z narkotyków. I właśnie narkotykami finansują całą pozostałą działalność przestępczą. I zabranie ich tak naprawdę wpływów z narkotyków zabierze im pieniądze na wydawanie w ogóle tego. To nawet nieważne za pośrednictwem jakiej firmy, za pośrednictwem kogo wydają te pieniądze. Jeśli ich nie będą mieli, to nie będą ich wydawać zwyczajnie, jeśli zostaną ich pozbawieni. Jeśli chodzi już samo o legalizację, bo to jest też ważny aspekt, mówimy o zwiększeniu wpływów budżetowych. Mafia w tym momencie nie jest głównym beneficjentem oczywiście prohibicji. Wielu już wymieniliśmy, możemy tu jeszcze doliczyć producentów alkoholu. Natomiast mnóstwo podatków jest poukrywanych, które teoretycznie mogłyby zostać doliczone do ceny produkcji marihuany, czyli wpływać na cenę marihuany. Natomiast uważam, że nie są to wyższe nakłady podatkowe niż tak zwane rekompensowanie ryzyka wszystkim, co ponoszą go na nielegalnym rynku. I mówimy o podatku akcyzowym, dochodowym, o VAT-ie, o cłach i limitach, które tutaj są powiązane, o licencjach i certyfikatach, o które kiedyś też były wprowadzone, ale nikt nie dostawał pieczątki, może w tym razie będzie inaczej, no i kary i grzywny. Jeśli chodzi o akcyzę, no to możemy to potraktować tak jak na alkohol i papierosy. Oczywiście spełnia cel fiskalny, zwiększenie dochodów budżetowych. Decyzja motywowana jest wprowadzenia takiego podatku, motywowana jest często rzadkością występowania towarów, ich wysoką ceną lub szkodliwym wpływem na zdrowie. Tutaj możemy powiedzieć, że jest to substancja odurzająca i w kwestii rekreacyjnej. Możemy, nie uważam, żeby miała szkodliwy wpływ na zdrowie, aczkolwiek mogę zaakceptować, że w pewien sposób powinna zostać objęta akcyzą z racji nie zachęcania do spożywania tego, a po prostu udostępnienia, umożliwienia tego. Kolejnym potencjalnym przychodem dla państwa jest podatek dochodowy.
I tutaj mówimy nie tylko o samej marihuanie, jako o sprzedaży marihuany, ale oczywiście o tym w największej mierze, ale o całym rynku okołokonopnym, który się rozwinie, czyli cały wszystko związane z uprawą, przetwarzaniem, spożywaniem, także cały rynek, który może przeżyć ogromny rozkwit, także tutaj może na tym skorzystać. Następny podatek jest to podatek VAT, który z założenia ma podnosić właśnie cenę towaru. Wyższa cena tutaj wpływa oczywiście na mniejszy popyt, ale z drugiej strony zwiększa wpływy budżetowe. Jest to specyficzny podatek, który właśnie obciąża ostatniego nabywcę towaru, dlatego jest w stanie zniechęcić część osób, no bo oczywiście wprowadzenie tej legalizacji marihuany nie powinna zachęcać do spożywania, powinna przestać karać i powinna umożliwić wolny wybór, a nie zachęcać. Dlatego oczywiście opodatkowanie w celu ograniczenia spożycia jest na miejscu. Jeśli chodzi o cło i limity, są to oczywiście opłaty nakładane przez państwo w związku z przewozem przez granicę. Równe szanse wejścia na rynek krajowych sprzedawców i producentów. Mówimy tutaj o tym. W tym momencie wiele rynków już jest bardzo rozwiniętych. Stany Zjednoczone, Kanada czy Hiszpania, Holandia. Tam rynek jest na tyle rozwinięty, że jeśli Polska chciałaby w tym momencie konkurować z resztą świata, no to oczywiście z racji niższego rozpędu mamy to znacznie niższe szanse, z którymi możemy walczyć. Ale wprowadzenie cła zwiększy szanse polskich producentów, ponieważ oclenie zagranicznych produktów pozwoli na konkurencję zagraniczną polskich producentów. Natomiast limity są w tym momencie prowadzone na alkohol, na papierosy, czyli mówimy o tak zwanym wewnątrzwspólnotowym przewozie środków odurzających. I tutaj możemy dzięki, jeśli chodzi już o ekonomiczny aspekt, rozróżnić rekreacyjnych użytkowników od hurtowych sprzedawców bądź przemytników, czy na legalnym, czy na nielegalnym rynku, który wiadomo nie zniknie mimo legalizacji. Jednak tutaj te limity pozwolą nawet na granicy, na rozróżnienie, czy jest to na własny użytek, czy jest to na sprzedaż, to już mówiąc kolokwialnie. Kolejnym źródłem wpływów mogą być także licencje i pozwolenia, czyli nawet nie to na jedną czy kilka roślinek w domu, ale na prowadzenie czy szklarni komunalnych, czy plantacji komercyjnych, czy na przetwarzanie już marihuany, czy tworzenie miejsc do spożywania. To są już takie miejsca, to są już takie rzeczy, które powinny zostać dodatkowo licencjonowane. Oczywiście te licencje mogą się wiązać z konkretnymi kwotami, które przedsiębiorca musi zapłacić do budżetu państwa. No, kolejny plus dla rządu, dla budżetu. No i w ostatniej kolejności powiem jeszcze o tak zwanych karach i grzywnach, ponieważ mimo tego, że marihuana może być legalna, to zostanie cała ta branża nielegalna. Jeszcze mnóstwo osób z pewnością nadal będzie to prawo łamać, czyli dealerzy będą nadal sprzedawać niepełnoletnim, czyli nadal powinno to podlegać karom. Mówimy tutaj o bardzo trudnych do oszacowania wpływach budżetowych, no bo ciężko ocenić, jak dużo osób będzie łamać i tak już liberalne prawo, ale na pewno tutaj kary pieniężne są w stanie część osób zniechęcić do tego i zachęcić jednak do przeniesienia się na ten legalny rynek konopny, jeśli zostanie on utworzony. No i oprócz tego, że mówimy właśnie o tych wszystkich już finansowych wpływach, no to mówimy o jeszcze takich, jeśli chodzi związanych z lokalizacją, społecznych konsekwencjach, społeczno-gospodarczych konsekwencjach, bardzo trudnych do oszacowania finansowego, ale wszystkie branże, które widzą państwo w tym momencie, odniosą duży rozkwit, jeśli chodzi o, przeżyją duży rozkwit w momencie legalizacji marihuany. Mówimy tutaj o nowych miejscach pracy, czyli automatycznie redukcji bezrobocia, czyli automatycznie redukcji pieniędzy, czyli środków przeznaczanych na redukcję bezrobocia. Nowych pracownikach, bardzo dużo nowych miejsc pracy może powstać. Uprawa, produkcja, przetwarzanie, transport, sprzedaż. To jest to wszystko, co utworzy nowe miejsca pracy. Rynek dóbr komplementarnych dla produktów konopnych oczywiście może się rozwijać, no i rynek, tak zwany rynek okołokonopny, czyli produkty do uprawy, czyli następnie branża budownicza, agencje nieruchomości, wszyscy stolarze, czy wszyscy, każda osoba, która produkuje, czy meble, czy growboxy, czy same namioty, to jest kolejna branża, seedbanki, sklepy hydroponiczne, aeroponiczne, grow shopy, wszelkie usługi, badania laboratoryjne związane z konopiami,
a także akcesoria, turystyka konopna oraz branża gastronomiczna. To wszystko są branże, które dzięki legalizacji marihuany mogą przynieść rozkwit. No i legalne branże, które oczywiście również obciążone podatkami, nawet takim podatkiem dochodowym, będą przynosić duże zyski do budżetu. Natomiast mamy tu jeszcze, podsumowując, drugą stronę medalu. Jeszcze nie podsumowując, tylko drugą stronę medalu. Koszt legalizacji marihuany. Ponieważ mimo to, że zalegalizujemy marihuanę i tę całą gamę wpływów, którą przed chwilą przeanalizowałam, możemy powiedzieć o kosztach, które pojawią się w wyniku legalizacji. Samo wdrożenie nowego prawa. Mówimy tutaj o wprowadzeniu nowej ustawy, później przesłaniu tej informacji do wszystkich instytucji, które mają cokolwiek wspólnego w tym momencie ze zniesieniem prohibicji. Jest to koszt, są to nowe dokumenty. Oczywiście musimy gdzieś tam pamiętać, że ten koszt będzie musiał być poniesiony. W Polsce mówimy tutaj o instytucjach takich jak Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Warszawska Izba Leków, ministerstwa, czyli wszelkie instytucje, które muszą, odpowiadają między innymi za wdrożenie prawa później, czyli policja, prokuratura, sądy, czyli cały etap wdrożenia nowego prawa będzie budżet państwa kosztował. Kolejna kwestia to jest edukacja, kluczowa, podstawowa sprawa, czyli świadomość społeczna. Mówimy tutaj o szkoleniach dla wszystkich służb, które przed chwilą wymieniłam, sesjach edukacyjnych także dla rodziców, nauczycieli, dla młodzieży. Mówimy tutaj o finansowaniu leczenia odwykowego, o przeciwdziałaniu uzależnieniom, o całej, czyli o szerzeniu, o badaniach naukowych przede wszystkim, czyli o tym, co będziemy wiedzieć o kanabinoidach, w jaki sposób, co będziemy wiedzieć o poszczególnych chorobach, jak to wpływa. No to wszystko potrzebne są środki, które powinny znaleźć się w budżecie państwa i dzięki temu, że będziemy mieli te wszystkie wpływy, to są właśnie konsekwencje negatywne, które możemy rekompensować konkretnymi pieniędzmi, ponieważ ten wzrost uzależnień związany z legalizacją powinien zostać zrekompensowany nie już na poziomie wzrostu uzależnień, ale na poziomie edukacji i świadomości społecznej, żeby świadomie podchodzić do tematu marihuany i żeby właśnie tym uzależnieniom przeciwdziałać, zanim się pojawią. No i ostatnim tutaj jeszcze podsumowując, firmy farmaceutyczne. Opatentowanie rośliny, jak już mówiłam, nie jest możliwe. I wniosek jest taki, że to jest już moje osobiste przemyślenie, ale może być tak, że ogrodnicy, którzy odmówią wykupienia licencji, mogą rośliny na przykład na polach zostać sztucznie zapylone. Wystarczy zasiać w okolicy genetycznie modyfikowane rośliny, które mogą być dopuszczane przez prawo i w tym momencie doprowadzić do upadku takich upraw na małą skalę. Czyli dużym problemem tutaj legalizacji marihuany może być oddanie całego tego potencjału rynku konopnego i związanego z marihuaną w ręce bardzo dużych korporacji i ograniczenie tego dostępu wśród obywateli, co oczywiście wpływa na tutaj bardzo duże zróżnicowanie w społeczeństwie, jeśli chodzi o dostępność do lekarstwa, ponieważ tylko zamożne osoby dzięki tutaj w tym temacie mają dostęp do lekarstw tych syntetycznych kanabinoidów, a marihuana, którą można sobie roślinkę postawić w doniczce na parapecie i daje te same kanabinoidy, jeszcze bardziej skuteczne, bo uzupełnione o terpeny i o wszystkie inne substancje, to jest już nielegalne. Czarny scenariusz to właśnie te rośliny genetycznie modyfikowane. Mam nadzieję, że prawo nie dopuści do tego, żeby tylko takie rośliny były na rynku. No jest to jeden z najczarniejszych scenariuszy. Oczywiście prowadzimy do tego, żeby te wpływy z firm farmaceutycznych podatkowe były rekompensowane wszelkimi innymi wpływami. Mówimy także o tych negatywnych społecznych, czyli trudnych do oszacowania finansowego konsekwencjach legalizacji, czyli wzroście uzależnień. Organizm człowieka sam w sobie produkuje kanabinoidy i osoby, które bardzo dużo używają konopi, te możliwości organizmów produkcji tych kanabinoidów są bardzo wyciszone. Tutaj trzeba przestać tego zażywania, żeby organizm od nowa produkował kanabinoidy i także możemy tutaj mówić o pewnego rodzaju uzależnieniu od marihuany. Mówimy także o ochronie zdrowia. Jeśli chodzi o substancje smoliste, tutaj nadużywanie marihuany z punktu widzenia ekonomicznego, wszelkie konsekwencje
przeciwdziałania negatywnym skutkom właśnie, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Mówimy tutaj o substancjach smolistych, jeśli chodzi o palenie często z tytoniem, wszelkich negatywnych konsekwencji stosowania tytoniu, ale tutaj oczywiście wracamy do tego tematu edukacji i przeciwdziałania tym negatywnym konsekwencjom. Mówimy także o ryzyku schizofrenii, oczywiście tutaj leczeniu tej schizofrenii, tutaj można, niektórzy mogą powiedzieć, że sami się, niektórzy proszą o taką chorobę, ale większość badań naukowych jednak twierdzi, że marihuana sama w sobie nie powoduje schizofrenii, a co najwyżej przyspiesza jej się pojawienie osobom, które tak czy inaczej są już obciążone genetycznie. Ważny temat, nietrzeźwi kierowcy, ponieważ tutaj jest bardzo duże zagrożenie, że legalizacja marihuany sprawi, że coraz więcej osób będzie prowadziło samochód pod wpływem THC. I bardzo potrzebne jest wprowadzenie tak zwanych widełek. W tym momencie widełki mamy na alkohol, rozróżnienie na po spożyciu i pod wpływem, jeśli chodzi w sprawie alkoholu. W Stanach Zjednoczonych byli mądrzejsi i od razu wprowadzili takie rozróżnienie także na konopie. Rozróżnienie po spożyciu i pod wpływem. Czyli jeśli ktoś palił 5 dni temu, to nadal w testach na ślinę te konopie zostaną wykazane, ale już ktoś nie jest pod wpływem, tylko po prostu po spożyciu. I to nie powinno być przyczyną odebrania prawa jazdy, co w tym momencie w Polsce jest zero-jedynkowe. Jeśli ktoś ma nieważne jakie stężenie, to i tak czy inaczej. No ale mówimy... Też. Nie we wszystkich Stanach, ale badanie krwi docelowo, dowodem w sądzie już jest badanie krwi. Badanie krwi to już konkretna ilość, konkretne stężenie we krwi. Dla kogo są te testy? No w tym momencie właśnie dla tak jak wcześniej mówiłam, dla osób pod wpływem marihuany. Natomiast mówimy o wolnym rynku. Już z punktu widzenia ekonomicznego rynek sobie już z tym poradził, wprowadził produkty detoksykacyjne, naturalne, które usuwają takie substancje z organizmu bądź je maskują, więc jest już rozwiązanie, no ale to też nie o to chodzi. Tutaj mówimy o negatywnym wpływie na budżet legalizacji, czyli żeby być obiektywnym, to nie są same plusy, tylko są też także minusy dla budżetu i to jest jeden z nich. Kolejny temat, to już w zasadzie ostatni, to unikanie kary. Czyli czy każdy zatrzymany jest niewinny? Jeśli zalegalizujemy marihuanę do celów rekreacyjnych, czyli niewielką ilość na własny użytek dla użytkowników marihuany, może się zdarzyć, że właśnie członkowie zorganizowanych grup przestępczych, dilerzy czy osoby, które naginają te liberalne przepisy już mocno, będą próbowały schronić się pod tak zwanym parasolem niewielkiej ilości na własny użytek. Dlatego jest to będzie wygodna na pewno linia obrony i jest to kolejny negatywny oczywiście i trzeba szczerze stwierdzić, że jest to negatywna konsekwencja legalizacji marihuany, no ale wszystko sprowadza się do tego, żeby te wpływy, które ewentualnie część z tych wpływów przeznaczyć na niwelowanie tych negatywnych konsekwencji. Legalizacja albo jakiejś tam dopuszczalnej ilości posiadania, jeżeli ma być pewna legalizacja, to... Czy ja mam gram, czy mam 2 kg, tak to już powinny nie interesować. Mówimy o takiej wolności. Z jednej strony tak, ale to też nie, w Polsce nie będzie takie proste. Ja już wiele lat zajmuję się tym tematem i tak z 6-7 lat temu pamiętam, że mówiłam wszystko po kolei, nie wszystko naraz. Najpierw medyczną musimy rozmawiać o medycznej. Dopiero jak wszyscy zrozumieją, jak działa medyczna, możemy zacząć rozmawiać o dekryminalizacji, czyli na razie nie karania więzieniem. Nie jeszcze nie legalizacja, ale depenalizacja, żeby nie karać więzieniem, tylko co najwyżej odwykiem, bądź grzywną, bądź pracami społecznymi, żeby to nie było już aż taka patologia, już tak użyję takich słów. Następnym dopiero etapem i przede wszystkim określenie tych niewielkich ilości, bo mamy 62A, ale w tej ustawie jest napisane niewielka ilość na własny użytek. Nikt nie wie, co to znaczy niewielka ilość. W Krakowie to jest taka ilość, w Warszawie taka, a w Gdańsku jest jeszcze inna. Dlatego tu jest też nierówne traktowanie obywateli, więc warto określić nawet takie widełki jeszcze. Więc w zasadzie jest to już koniec mojego wywodu. Dziękuję bardzo za uwagę. Czy ktoś z Państwa może ma jeszcze jakieś pytania? Tak? Do tej ostatniej kwestii. Czy ona jest legalna i nie jest specjalnie szkodliwa? I jeśli dopuszczamy możliwość posiadania niewielkiej ilości, to kto ma dostarczyć tych n-krotności niewielkiej ilości, skoro ona jest nielegalna? Mówiliśmy wcześniej o licencjach, czyli licencjonowane legalne podmioty, oczywiście jak najbardziej tak.
Potrzebujemy dużych plantacji, które będą zaopatrywać apteki bądź punkty detaliczne. Potrzebujemy legalnych upraw kilku roślinek dla każdego w domu. I to jest kilka roślinek w domu bądź duża plantacja z papierami, za które się zapłaciło, już tak mówiąc kolokwialnie. A nie mówimy o dużej plantacji nielegalnej w piwnicy, za którą nikt nie zapłacił i w tym momencie nadal dealuje tak zwaną marihuaną wśród niepełnoletnich, ponieważ nie sprzedaje jej na legalny rynek, tylko wśród niepełnoletnich. To są osoby, które łamią prawo, a mogą się próbować skryć pod parasolem właśnie tej ochrony. Odpowiedziałam, mam nadzieję, na pytanie. Tutaj musi być dzieckiem, który w tej szkole chodzi, tak? W tej 6 szkole jest nieprawda. Dokładnie, a propos szkół, tutaj prawo, jeśli chodzi o coffee shopy w Holandii, jest takie same, jeśli chodzi o sklepy alkoholowe w Polsce. Czyli gmina wyznacza, region wyznacza, ile sklepów alkoholowych bądź coffee shopów w danym regionie może być i dopiero jak jeden się zamknie, to można otworzyć kolejny. I to są kolejne obostrzenia takie, że w okolicy szkół nie mogą być takie miejsce, między innymi w okolicy szkół nie mogą znajdować się takie sklepy, ani alkoholowe w Polsce, ani coffee shopy w Holandii. Więc w związku z tym odsuwamy się od dzieci jak tylko najbardziej się da legalizacją. Tak? My tu mówimy bardziej o fiskalizacji upraw konopi, a nie o legalizacji, no bo tutaj dlaczego mają być od razu wszystkie czynniki związane z dochodowością państwa brane pod uwagę. To my chcemy ją sfiskalizować, żeby państwo czerpało z tego korzyści, czy chcemy, żeby to było legalne, żeby każdy człowiek mógł na bardzo dużo legalne. Od tego zaczęłam, jakby pierwsza cała część. Cała pierwsza część mówiliśmy o zakończeniu prohibicji i to mówimy o legalizacji. Legalizacja oznacza zakończenie prohibicji tak zwane. Czyli jeśli zalegalizujemy, to nie mówimy tylko o fiskalizacji, czyli o wszelkich wpływach z racji podatków, ale mówimy o zakończeniu wszelkich kosztów, jakie ponosimy bez sensu i wszelkich negatywnych aspektów. I tutaj jest legalizacja. To, że dodatkowo będą to wpływy budżetowe, to te pieniądze są potrzebne nawet na przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom. Bądźmy mądrzejsi od kilku błędów popełnionych za granicą i przeciwdziałajmy tym skutkom negatywnym. Czy jeszcze może jakieś pytania są? Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję za uwagę. I oddaję głos, może się ktoś pojawi.